dobry, witam Państwa. Minęła godzina 8.15. Na sali mamy zaszczyt obrady, więc nasze obrady będą prawomocne. Otwieram sesję Rady Miasta Szczecinek. Porządek dzisiejszych obrad jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, uchwała w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pod nazwą dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017-2019. I punkt trzeci, zamknięcie sesji. Przechodzimy do punktu drugiego, uchwała w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pod nazwą dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017-2019. Proszę o przedstawienie stanowiska komisji panią przewodniczącą Komisji Problemów Społecznych, panią Grażynę Puszko. Jak Państwo pamiętacie, 10 lipca głosowaliśmy nad programem, który nie zawiera wszystkich sugestii związanych z proponowanymi sugestiami profesora Wołczyńskiego. Profesor Wołczyński, proszę Państwa, to jeden z wybitniejszych specjalistów w dziedzinie leczenia niepłodności metodą in vitro. Jego sugestie dotyczyły m.in. sposobu dofinansowania. Według profesora dofinansowanie nie może dotyczyć 100% kosztów, tylko 80%. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opiniowała ten program z 80% dofinansowania, a my przez pomyłkę otrzymaliśmy program, który zawierał 100% dofinansowania. Macie Państwo przed sobą program, który ma naniesione wszelkie poprawki. Na czerwono są zaznaczone literówki i stylistyka, natomiast na niebiesko są zaznaczone wszystkie merytoryczne i istotne zmiany, które właśnie są zawarte między innymi z tych sugestii. Na posiedzeniu Komisji Problemów Społecznych te wszystkie propozycje były omawiane i tak 5 radnych było za przyjęciem tego programu, jeden radny był przeciwko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pod nazwą dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017-2019. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? 3 osoby przeciw, nikt się nie wstrzymał. Dziękuję, wyczerpaliśmy porządek obrad. Zamykam sesję Rady Miasta Szczecinek. Informuję Państwa, że planowana sesja jest na dzień 28 sierpnia. Dziękuję.